Witam panowie w pierwszym filmie na moim kanale typu poradnik. Będzie śmiesznie, więc zapraszam do oglądania. Tematem dzisiejszym będzie Xlock. Jak go zrobić, w jakich chwilach go używać, co on daje tak naprawdę i czym jest. Tak jak mówię, Xlock jest to urwanie po prostu połączenia waszego klienta z internetem. Daje to korzyści tego typu, że moby odchodzą od was, jak macie trapa. Możecie dać sobie szybkiego TPK, nie używając scrolla. Tak naprawdę no nic więcej nie ma do dodania w tym temacie. No, głównie do tego służy Xlock. Więc teraz zaczynamy od instalacji jego. Po prostu wchodzimy. Mamy tutaj stronę, która będzie po prostu dodana w opisie z Reddita. Sięgamy dwa linki. A mamy je tu otworzone. Sięgamy instaler i cports z tego linku. O, z innego nie działa. Przechodzimy do instalacji. Mamy auto hotcase, ja mam po prostu do rozpakowania. Rozpakowujemy, instalujemy, tu macie po prostu, tak to będzie wyglądać. No lepiej ściągnąć instaler w sumie, ale tak to będzie wyglądać, jeśli ktoś ściągnie wersję zip. Tu macie wersję 64-bitową, 32, nie wiem co to jest w ogóle, TA32. No ale tu macie wersję po prostu 32-bitową i 64. Wypakowujemy to, instalujemy. I teraz ważną rzeczą, cports. Tak jak w przypadku tego, rozpakowujemy, tylko jest jeden haczyk. Musimy rozpakować to w ścieżce pliku auto hotcase, tam gdzie się zainstaluje po prostu. Czyli w moim wypadku to będzie tak. Wchodzimy auto hotcase. Mam to na dysku C. Program files. Auto hotcase. Rozpakowujemy tutaj cport, tak jak widzicie u mnie. Teraz następna rzecz. W sumie najważniejsza, żeby to działało. Macie plik Xlock i zaraz się spytacie, co to jest. Jest to nic innego jak notatnik. Notatnik po prostu z rozszerzeniem plików do auto hotcase, w którym jest skrypt, który rozłączy wam po prostu klienta gry od internetu na sekundę czasu. Tu macie po prostu hotkeya. Tu macie ścieżkę plików, która musi się zgadzać, tak jak macie w komputerze. Ja oczywiście wrzucę ten skrypt w opisie, ale musicie mieć taką samą ścieżkę tutaj, jak macie w komputerze do programu Auto Hotkey. Ok, teraz pokażę wam, co tak naprawdę to potrafi. Musicie odpalić to za pomocą tak naprawdę administratora, inaczej to nie będzie działać. Odpalamy. Tak to wygląda po odpaleniu. Macie tutorial, możecie sobie zobaczyć co się tu dzieje w ogóle, jak robić skrypty, co ten program umożliwia. Tu macie tak naprawdę wszystko wypisane. Zamykacie program, wchodzicie w plik Xlock, dajecie uruchom jako administrator. Tak, wchodzicie do TBiKi. Ok, zgubiliśmy PZ-a, więc przystępujemy do Xloga. Jak widzicie, TPEK zaliczony, więc tak to się robi. Był to mój pierwszy poradnik, także zapraszam do zostawienia łapki w górę, do napisania komentarza, czy był pomocny, czy po prostu się zbłaźniłem. Cięłem kilka razy w sumie materiał, co postacie po muzyce. Zostawcie subka, łapkę w górę, komentarz i tymczasem.